Ostatnie chwile przed Euro 2024. Mateusz Wysokiński, witam się z Państwem, witam się z widzami Super Expressu. Dzisiaj jesteśmy pod stadionem PGE Narodowym w Warszawie i będziemy na żywo tutaj pytać kibiców o to, czy Polska odniesie sukces na Mistrzostwach Europy. Zobaczymy, czy jest trochę optymizmu w narodzie, a może jednak nie. Może gdzieś ten pesymizm się lekko wkradnie. Zapraszam na materiał. Cześć, Mateusz Wysokiński. Mam pytanie. Polska na euro, sukces czy blamasz? Dlaczego? Trzeba wierzyć, że sukces. No, trzeba wierzyć, że sukces, tak? Grupa ciężka, Niemcy w Niemczech, Francja, Holandia i Austria. Damy radę? No damy, no trzeba wierzyć. No. Fajnie, trzeba wierzyć. Fajnie było z Ukrainą, no to może teraz jest będzie fajnie. No jest. Sukces. Sukces. Blamasz. Blamasz? Nie wierzę pan. To nie wierzę. Nie. Nie. Totalnie. Ciężka grupa. Stanowczo. Wie pan co, moim zdaniem ani sukces, ani blamasz. To znaczy jest szansa, że może wyjdziemy z grupy z trzeciego miejsca, ale myślę, bez kompromitacji. Bez kompromitacji, ale na jakieś wielkie sukcesy bym nie liczył. A pani? Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, tak. No, wiara to bardzo piękny czynnik, także wierzmy. Grupa jest trudna, ale ja jestem też dobrej myśli. Trudne pytanie, drużyny trudne, więc... Trudne, bardzo trudne. Ale liczę, że... Myśli pan, że Kylian Mbappé zatrzymany? Widzę, ma pan tutaj bluzę Realu Madryt, jeśli możemy pokazać. No jest. Tak, pan wierzy w Kyliana Mbappé? Nie, no bardziej wierzę w Polaków. Bardziej oczywiście. Pan wierzy w Polaków, no jasne. Zatrzymamy. No. No to świetna sprawa, ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że Mistrzostwa Europy będą dobre. A dzisiaj jak pan myśli? Powalczymy, nie powalczymy? 3-1. 3-1. 3-1 wygrywamy dzisiaj, jedziemy w dobrych humorach, w dobrym nastawieniu na Euro. No z Ukrainą było fajnie, prawda? Dobry mecz z Ukrainą, tak. Fajnie to wyglądało. Bramki to najważniejsze. Chciałbym, żeby dzisiaj też bramki padły, chłopaki czekają. No. Pierwszy raz przyjechali chłopcy z nami na mecz reprezentacji, więc liczymy, żeby były bramki, a 3-1 to będzie taki wynik fajny i optymistyczny. Duży sukces będzie. Będzie zaskoczenie i duży sukces. Damy radę? Damy radę, wyjdziemy z grupy. Naprawdę? Z Francją, z Holandią powalczymy? Tak, z Francją i z Holandią będzie ciężko. Tak. Ale myślę, że z Holandią uda nam się wygrać. W ostatniej minucie strzelimy zwycięską bramkę. Super, super. No właśnie na taką odpowiedź takiego kibica liczyłem. Dzięki bardzo. Będę wspierał Polskę. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Proste pytanie. Polska na euro. Sukces, blamasz? No sukces. Sukces. Myśli pan z Francją, z Holandią na luzie? Nie, no przegrają, ale się dostali, nie? No tak, tak, tak. No. Dlatego, ale czy przejdziemy dalej, proszę pana, wie pan, to żeśmy się dostali? No nie ma szans, ciężko nie ma możliwości. Pan nie wierzy w to? No pewnie, że nie, ale mam nadzieję. Jeśli miałby pan wskazać, Robert Lewandowski strzeli coś na euro, czy no nie? Na pewno, będzie na musiał. Będzie musiał. Żadnego pożegnania, także będzie się starał. Wyjście z grupy myślę, że będzie. Myślę, tak, że z Francją, z Holandią powalczymy? No powalczymy. Myślę, że przede wszystkim z Holandią, a potem na jakieś punkty. Może z Francją, gdyby Francja już sobie zapewniła awans na przykład, to może, gdyby wystawili na przykład rezerwowy skład, to może coś by z tego było, nie? Ale no to tak optymistycznie na pewno to patrzę, nie? Ale no to... Czyli widzi pan, to Paweł Dawidowicz kontra Kylian Mbappé i blokujemy Kyliana Mbappé. A może Bereszyński, a może Frankowski, a może ktoś tam się cofnie? No nie, no ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Wierzę w doskonałą dyspozycję naszych orłów. I gdzie skończymy turniej? Finał, półfinał? O, no tak to aż nie wiem, no to wszystko, no może być zaskoczenie jak w 2016, oby, no oby. Patrzę na to optymistycznie, no ale czy tak będzie, to ciężko powiedzieć, nie? A pani? Ja to samo, ja też tak? Myślę, że może się uda. Tak, myśli pani, że może się uda, czyli jest optymizm na razie. Tak, tak, no musi jest. Być, no bo ja, no, nie ma innej raczej. Opcji, no. Oglądali państwo mecz z Ukrainą, co pani, no, co państwo sądzą? Bardzo dobra, no dobra gra, myślę, że tak grali przyzwoicie, wynik na pewno zaskoczył, 3-1. I myślę, no żeby dzisiaj to powtórzyć, na pewno jakiś optymizm się pojawił po naszej grupie, nie? Bo eliminacje były słabe. Eliminacje były słabe, ale też tak, ja jestem tego zdania, że też nie ma co tak może porównywać, bo to jest, wie pan, inny trener, tak. W ogóle inne podejście do tego i tak no te mecze już z Ukrainą dają jakieś takie, no może lepsze wrażenie o tej kadrze i no zobaczymy, co będzie dziś i potem czekamy na Europę. Chciałem z Muriko przyjechać, pierwszy mecz w życiu ze Stanów, naprawdę. Cześć. Możecie po angielsku zadać pytanie, jak chcecie. Hello. Mateusz Wysokiński from Super Express. Poland in Euro. Will we be winning this tournament? Dawaj. Yes. Yes. You believe in Polish national team? Yes. Your favorite Polish player? Lewandowski. Lewandowski. First time ever. That's great.
Ja jestem wujkiem, chłopaki przyjechali ze Stanów z mamą, idziemy pierwszy raz na mecz, mówię oczywiście po polsku, ale po angielsku też chodź tutaj Natuś. Natan, Jeremi, pierwszy raz na mecz. Kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Tak jest.